Panie burmistrzu, piękna zima za oknami, leży mnóstwo śniegu, ale mimo to mieszkańcy Szczawna nie zaprzestają w pytaniach, kiedy otworzycie ten przepiękny plac zabaw w Parku Szwedzkim. Tak, zima rzeczywiście poplątała trochę nam, chociaż jest okres zimowy i powinniśmy się z tym liczyć, jakie prawa ma zima i jakie ma obowiązki, a więc śnieg, lód, to co się dzieje. I może bym o placu zabaw za chwilkę powiedział, bo nie otworzymy tego placu zabaw właśnie przez zimę, ale po drodze jeszcze konieczne jest odebranie tego placu zabaw. On praktycznie mieszkańcy, dzieci tak z żalem patrzą czasami przez ogrodzenie, kiedy pogoda sprzyja, kiedy ten plac zostanie otwarty, ale proszę jeszcze o cierpliwość, wyrozumiałość, że musimy odebrać ten plac. Wykonawca, kiedy nam przekaże ten plac i zgodnie z przepisami, wszystkimi dokumentami odbierzemy ten plac, sami chcemy jak najszybciej, ale ani pogoda, ani warunki nie są, ani jeszcze nie jest odbiór dokonany. Także proszę o cierpliwość w tym zakresie. Powiedziałem, że będę mówił później o placu, bo chciałem o zimie, ale skoro odwróciłem sytuację, to niech tak będzie. Drodzy Państwo, warunki mamy rzeczywiście trudne i próbujemy tak, żeby Szczawno było dostępne dla wszystkich, natomiast warunki były ekstremalne i są jeszcze ekstremalne. Dlatego też proszę też o zrozumienie, wyrozumiałość, że nie zawsze wszędzie i zawsze można odśnieżyć tak, jak sobie mieszkańcy życzyli. Natomiast zwracam uwagę, że utrzymanie zimowe, a więc odśnieżanie chodników i różnych miejsc, z których korzystamy, to nie jest tylko wyłącznie obowiązek gminy, to są również i obowiązki mieszkańców, właścicieli nieruchomości. I zachęcam Państwa i proszę, żebyśmy jednak spełniali wszyscy te obowiązki, które na nas ciążą, a więc utrzymanie chodników i tych miejsc, do których jesteśmy zobowiązani, żeby to wykonywać. To ułatwi nam wszystkim życie, a więc zachęcam jeszcze raz. Zwracajmy uwagę na to, co się dzieje, zwracajmy na to uwagę, za co jesteśmy odpowiedzialni, żebyśmy podejmowali te decyzje i obowiązki, które musimy wykonywać. A jeżeli niektórzy nie muszą wychodzić w tych trudnych warunkach, osoby starsze czy schorowane, to proszę, żeby w miarę możliwości jednak pozostały w tych trudnych warunkach w domu i ograniczyły swoje wyjścia. To będzie dla nas wszystkich z korzyścią. Natomiast trzeba powiedzieć, że służby wykonują właściwie dobrze. Z wielu miast naszego regionu, tu gdzie czy gmin, dotarły informacje o tym, że nie mogą sobie poradzić z utrzymaniem zimowym dróg, przejezdności dróg. U nas właściwie praktycznie była przejezdność, były głosy, dlaczego trochę tu później, dlaczego tam jest wcześniej, ale jeździły i jeżdżą, bo u nas to utrzymanie wykonuje firma Ceroma i firma udostępniła, wykonuje oprócz osób, które odśnieżają, czyli fizycznie kilkunastu osób jest zawsze, które na terenie miasta wykonują te prace, ale również jeżdżą dwa pojazdy, półgośnieżarki i ciągnik. I to jest naprawdę dużo. Porównując w porównaniu do innych miast, jest to dużo sprzętu, które jest na terenie, natomiast na terenie Szczawna mamy około 40 km dróg nawet, które należy utrzymać. Jest to naprawdę dużo. Przy ciągłych opadach śniegu, jakiekolwiek prace te odśnieżeniowe nie dają żadnego efektu, a więc trzeba zaczekać też, kiedy opady ustają, wtedy podejmować działania. Ale to są te trudne warunki. Mieszkańcy, którzy żyją tu i znają tą sytuację, to myślę, że są w wielu wypadkach wyrozumiali. Natomiast zdarza się, że nie zawsze wszystko jest tak idealnie, jakbyśmy chcieli. Ale staramy się pomagać zawsze tam, gdzie potrzeba i myślę, że te wiele spraw jest dobrze realizowanych. Są również zadania, które na bieżąco realizujemy i wiem, że mieszkańcy na niektóre czekają, także tu chciałbym mieszkańców uspokoić, że trwają prace związane z budową szkoły. Jest problem, a właściwie może już nie będzie, ale jakoś finał rozwiązania problemu, czyli otwarcia parkingu, miejsca obsługi turysty w rejonie ulicy Mickiewicza.
Dzisiaj wykonawca zgłosił nam do odbioru zakończenie zadania, a więc jeżeli tylko warunki pogodowe pozwolą na odbiór, to myślę, że w najbliższych dniach zostanie ten obiekt oddany do użytkowania, no i będzie trochę zadowolenia dla mieszkańców, tych, którzy muszą ustawiać te samochody. Też bym chciał apelować w związku z zimą, która panuje, żebyście łatwiej nam będzie utrzymać miasto na odpowiednim poziomie czystości bez śniegu, jeżeli będziemy próbowali maksymalnie schować się ze swoimi pojazdami na własne nieruchomości lub nie w pasie drogi. To naprawdę było ułatwiłoby utrzymanie zimowe miasta. Wielu mieszkańców nie chce tego zrobić, zostawia swoje pojazdy w taki sposób, który utrudnia albo wręcz nie uniemożliwia wykonywanie zadań przez firmę Ceroma.